Mamy w końcu połączenie z profesorem Michałem Lubiną z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale obecnie przebywającym na Tajwanie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Udało się. Udało się, tak. U nas mówię dzień dobry, ale my chociaż my zegarki przestawiliśmy, to nie tak mocno, aby ten czas jakoś nam się zbiegł. U pana jest zupełnie inna godzina obecnie, ale w związku z tym, że mamy 5 minut na rozmowę, to przechodzimy już do konkretów. Pojawiły się informacje, że Tajwan, że Tajwan gromadzi zapasy gazu ziemnego, zapasy węgla i oczekuje na kolejne działania militarne Pekinu. Kilka dni temu dowódca amerykańskiej marynarki ostrzegał, że do agresji Chin może dojść jeszcze w tym roku. Czy pan potwierdza, że taka atmosfera panuje obecnie na Tajwanie, że taka narracja jest powtarzana? Cóż ja mam powiedzieć? No, myślę, że większość Tajwańczyków absolutnie nie oczekuje tego, że nastąpi inwazja w tym roku albo w ogóle w najbliższych latach. Natomiast oczywiście elity polityczne przygotowane być muszą. A jeśli chodzi o ten gaz, no to zdecydowana większość gazu jest importowana, także rzeczywiście mają co składować. Także tutaj jakiś czas temu był taki wątek, że się któreś ministerstwo pochwaliło, że zmniejszyło tutaj ilość, czy liczbę importowanego gazu. Tam było z 90, z pamięci podaję te cyfry, także ale z 97 na 96%, także wspaniale, tak, ale nadal większa część jest importowana, także to się tego nie da zrobić z dnia na dzień. Atmosfera jest absolutnie, nie ma żadnej paniki, strachu. Te komentarze amerykańskie, no to jest pewien element stały tutaj pewnego teatru politycznego, interesów wszelakich. Nikt nie oczekuje teraz inwazji. Byłaby ona zresztą bardzo trudna. Znowu tutaj tajfun przechodzi akurat nad Filipinami, ale leje cały czas. To nie jest pogoda na inwazję w tym roku, a za chwilę się to okienko pogodowe całkiem zamknie i raczej byłoby to wyjątkowo niemądre, gdyby Chińczycy coś zrobili, i raczej nie zrobią. Także jeżeli już tak przewidujemy, to raczej ten bezpiecznie jest przewidywać, że do 2027 się coś wydarzy, ale i to nie jest pewne. Także absolutnie nie ma żadnej paniki. Nikt tutaj nie myśli o tym, że Chiny mogą zaatakować teraz. No, za jakiś czas to pewnie tak, natomiast obecnie nie. To jest dobra informacja. Panie profesorze, to jeszcze krótkie spojrzenie na relacje chińsko-rosyjskie, bo też nimi bardzo obszernie pan zajmuje się w swoich publikacjach. Napisał pan też w tym temacie książki. Jak by pan ocenił zaangażowanie Chin w konflikt ukraińsko-rosyjski? Czy coś więcej możemy powiedzieć z perspektywy wydarzeń ostatnich kilku tygodni? Mamy ostatnio wyraźniejsze poparcie stanowiska rosyjskiego przez Chiny. Szczególnie widoczne było to po ostatnim spotkaniu Wang Yi z Siergiejem Ławrowem. No, oświadczenie Wang Yi, czyli ministra spraw zagranicznych chińskiego, jest bardzo prorosyjskie. Jest tam wyraźnie powiedziane, że Chiny popierają Rosję pod przywództwem Putina w realizacji podstawowych interesów i oraz w budowie pozycji mocarstwowej, czy utrzymaniu pozycji mocarstwowej. Także to jest dość wyraźne. Natomiast to się dalej wpisuje w pewną charakterystyczną dla Chin postawę, a mianowicie poparcie dyplomatyczne, ideologiczne, polityczne dla Rosji, a jednocześnie bardziej zdystansowane podejście gospodarcze. Także to jest istotne, że Chiny wciąż jeszcze nie chcą płacić za rosyjskie błędy w sensie całkowicie dosłownym. Natomiast dyplomatycznie i ideologicznie są za Rosją w tym konflikcie. Coraz mniej ta ich dotychczasowa narracja o neutralności jest już coraz trudniejsza do utrzymania. No i zobaczymy, jak będzie, tak? Czy Chiny pójdą w stronę Iranu i pomogą Rosji, czy też pozostaną dalej przy tym, co robią obecnie. To też będzie oczywiście zależało od sytuacji na wojnie. Natomiast na ten moment to wciąż jest w granicach tej polityki chińskiej dotychczasowej, aczkolwiek ten komponent teraz ideologiczno-dyplomatyczny jest dużo wyraźniejszy, bardziej zauważalny.
Panie profesorze, tutaj na razie stawiamy kropkę, chociaż chciałabym się jeszcze dopytać, co pan widzi za oknem? Jakie widoki? Słyszymy jakiś zgiełk miasta, jakieś odgłosy. Mam nadzieję, że uda się dopytać o to podczas kolejnej rozmowy. Tak, profesor no, Michał. Mamy tajfun tutaj niestety kolejny. No. Tak. No tak, to są To profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, który obecnie przebywa na Tajwanie. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie, ukłonę.